Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Każda skrajność, jak tu powiedział chyba pan poseł Stefaniuk, prowadzi do niewyobrażalnych, patologicznych zachowań i budzi zawsze z jednej strony strach, z drugiej strony nastręcza wzmożonej czujności, szczególnie przez resort spraw wewnętrznych. Pytam, czy rząd posiada rozeznanie co do tworzących się ugrupowań, których celem jest destabilizacja sytuacji społeczno-politycznej w kraju? Oraz czy rząd, jeśli taką wiedzę rząd posiada, to czy ugrupowania takie działają jako legalne związki, stowarzyszenia lub partie polityczne? Czy z ich statutu wynika wprost taka działalność? I co najważniejsze, czy sąd rejestrowy dokonał rejestracji tych podmiotów jako legalnie działających na terytorium Rzeczypospolitej? Dziękuję bardzo.